Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Mi Halo. Wielkimi krokami, no jeszcze się może tak nie zdawać, ale powoli nadchodzi nam E3. Już widziałem wszelkiego rodzaju zapowiedzi Microsoftu, że będzie to, że my znów otwieramy E3, że będzie to największa prezentacja, największa konferencja w historii Xboxa, wiecie. Słyszeliśmy to już wiele razy, potem wychodziło jak wychodziło, no bywało różnie. I chciałbym bardzo w tym roku również trzymać za to kciuki. No możemy się pewnie spodziewać zapowiedzi jakichś nowych gier, bo Microsoft już od jakiegoś czasu nad tym wszystkim pracuje, żeby polepszyć te ekskluzywy, wiecie, te gry first party robione z myślą o Xboxie i Windowsie 10, no bo prawdopodobnie z tego co słyszałem ostatnio nie ma szans, żeby ta polityka się Microsoftu w najbliższym czasie zmieniła, więc no po pierwsze możemy spodziewać się, że gry będą w usłudze Xbox Play Anywhere, czyli prawdopodobnie i na Xboxa i Windowsa 10 oraz, co ciekawe, no wiemy, że będą lądowały prosto w pasie, więc przyszłe gry Halo też będą lądowały w pasie, przyszłe gry Halo, które być może w końcu doczekają się jakiejś zapowiedzi. No mój zawód rok temu, który... brak zapowiedzi Halo na zeszłorocznej konferencji E3 to był taki duży bardzo minus, który zburzył moją teorię wobec całego cyklu zapowiadania i budowania tych gier i się wszystko zrobiło bardzo dziwnie, bardzo niepokojąco, no bo prawdopodobnie, no cóż, możemy najbardziej założyć, że Halo 5 była takim sukcesem, że trzeba było wstrzymać się z szóstką i przemyśleć całą dotychczasową strategię. O swoich spekulacjach na temat Halo 6 już wspominałem, jest to wszystko na kanale. Teraz chcę rzucić jeden temat, który przyszedł mi do głowy, kiedy nachodziły te wszystkie zapowiedzi i zacząłem sobie uświadamiać, że to już niedługo i sobie pomyślałem, że coś trzeba jeszcze zapełnić na ten okres, no bo wiecie, jak wychodzi gra, to wiadomo, że ta gra zapełnia najbliższą działalność kanału, a jeżeli nadchodzą czas jakichś wielkich zapowiedzi, no to czas oczywiście zająć się spekulacjami, więc moją kolejną tutaj spekulacją, w sumie nie, takim pytaniem, które mnie zaczęło zastanawiać w pewnym momencie, to czy na pewno następną odsłoną Halo będzie Halo 6? Co za tym przemawia? Po pierwsze, prawdopodobnie widzimy korekcję kursu. Korekcję kursu pokazaną w tym, że Halo Wars, seria, podseria, miniseria, to co się dzieje obok głównej serii, głównych gier numerowanych, dogoniła bardzo sprawnie główną linię fabularną Halo, tą związaną z Master Chiefem. Jest teoria, że może to ma jakoś się zazębić, no bo wiecie, to się dzieje już. To się dzieje w tym momencie, wiemy, że Guardiansi pod koniec Halo Wars 2 są rozstawieni we wszechświecie i że pod koniec Halo 5 Guardians pojawił się pierścień, prawdopodobnie to był chyba ten, co był Halo Wars 2, więc to się zazębiło w tym momencie, więc jest teoria, że Halo Wars 2 zaczyna naprawiać pewne problemy fabularne i niedostatki Halo 5. Ale co jeżeli idzie to dalej? Co jeżeli naprawdę następną dużą grą serii Halo wciąż nie będzie Halo 6? Najświeższą grą jest Halo Wars 2 i no odświeżyli w ogóle te linie, to jest bardzo, bardzo ciekawe i to może bardzo pomóc w ogóle naprostowaniu tego, co się dzieje obecnie w serii, ale może właśnie trzeba przemodelować serię. I co jeśli teraz duże odsłony FPS-ów, wiecie, główne odsłony serii, najważniejsze gry w ogóle w marce, trzeba teraz jakoś przemodelować, przemyśleć od nowa, zastanowić się, co działało wcześniej przed Halo 5, co można zostawić z Halo 5, co wywalić z Halo 5. Są pewne tropy, których wiemy na pewno, no i o nich już wspominałem w innych filmach, ale może trzeba na próbę zastanowić się, przetestować nasze rozwiązania nowe w innej odsłonie. Wyobraźcie sobie, gdyby Halo 5 było inną grą, było czymkolwiek innym, osadzonym w tym czasie właśnie, albo wcześniej, albo równolegle. Świat Halo ma mnóstwo niepowiedzianych historii, miejsc, w których mogą być osadzone kolejne duże gry. Robiłem też listę tych potencjalnych spin-offów na kanale i tam oczywiście jak najbardziej odsyłam po szczegóły. A może właśnie we Free for Free wstrzymano w pewnym momencie te prace, no bo wiecie, plany na Halo 6 były już gdzieś tam w momencie robienia Halo 4. Było powiedziane, to zrobimy to, to zrobimy to, to zrobimy tam. Ten plan mógł być modyfikowany przez różne osoby przychodzące do studia i mogło się to jakoś zmieniać, ale jakiś ogólny zamysł był i na pewno ktoś przyszedł, postawił strony w kalendarzu zahaczył, to wiecie, krzyżykiem odpowiednie daty, że tutaj 12, tutaj mniejsze projekty, w 15 piątka i w 18 najprawdopodobniej szóstka, 3 lata sobie damy na duże odsłony, resztę będą robić zewnętrzne studia, którym tutaj zatrudnimy, będziemy to wszystko koordynować i najpewniej tak to właśnie miało wyglądać. Ale no tej szóstki cały czas nie ma, ona powinna być już zapowiedziana, no chyba że dostaniemy zapowiedź i od razu wyjdzie, no to się też zdarza, ale to bardzo się wbija z tego całego planu, tak więc zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie naciśnięto stop, hamulca, wzięto w cały koncept po prostu, może chcieli jeszcze coś odważniejszego od Halo 5 zrobić, wiecie, inne rozwiązania gameplayowe, bardziej to wszystko zamieszać, zrobić jeszcze odważniejsze rzeczy i może zrobią to wszystko na test w ramach jakiegoś właśnie spin-offu. Ja bym się w sumie ucieszył, no bo każdą grę z Halo przyjmę oczywiście z otwartymi ramionami. To by oznaczało w tej chwili już, że możemy czekać na dwie duże odsłony serii, no bo wiecie, jeżeli dostaniemy Halo 6, to być może będzie albo przerwa od marki, albo jakaś niepewność w związku z tym, co dostaniemy w najbliższych latach, bo no, na Xboxie One Halo nie radzi sobie tak dobrze jak na dwóch poprzednich i to by było trochę dziwne, więc taka zapowiedź spin-offa to by było zaznaczenie, że możemy wciąż czekać na jakieś kolejne gry w tym uniwersum i może właśnie od pewnego momentu, od premiery Halo 5 Guardians, od jakiegoś takiego negatywnego odzewu na tę grę, spowolniono pracę nad resztą, przesunięto ludzi do nowego projektu, zaczęto nowy projekt, który spokojnie można by zrobić, wiecie, od początku 16 roku do końca 18, do początku 19, nie wiem jaki by mieli teraz na to pomysł i zrobić to po prostu między piątką a szóstką, no dodatkowo jeszcze do Halo Warsów dwójki, ale wiem, że ten cykl już jest taki mało regularny, no bo Halo Warsy dwójka wyszły na początku roku, a nie na końcu, tak jak Master Chief Collection, tak jak remake Halo 1 i tego typu projekty, więc to już jest nieregularne. I czy możliwe by było, żeby właśnie spróbowali podejść do tematu z poboczną odsłoną, która musiałaby się wyróżniać, która musiałaby mieć na siebie jakiś odrębny pomysł, żeby odłożyć numerowane gry i sięgnąć po nią, tak jak Reach miał swój pomysł na siebie, tak jak ODST miało pomysł na siebie. To są oczywiście nadrzędne przykłady pobocznych odsłon z tej serii, które tak bardzo się nie pojawiają od bardzo, bardzo dawna. Mam głównie te numerki, no i teraz Halo Wars 2, z czego też jestem jak najbardziej zadowolony. Ale to jest taka moja ostateczna wątpliwość przed rozpoczęciem się targów, które będą jakoś w czerwcu, czyli mamy jeszcze czas. I na które najpewniej dostaniemy jakieś ogłoszenia związane z Halo. I to jest to pytanie, które ja tutaj stawiam. Co jeśli kolejną odsłoną serii Halo nie będzie Halo 6? Możliwe, że właśnie Free for Free ma jakiś autorski pomysł, który przetestuje na neutralnym gruncie, no bo teraz, no Halo 6 to jest, wiecie, to jest kurczę wielka odpowiedzialność, to jest zakończenie drugiej trylogii i to jest to będzie wyznacznik tego, sukces tej gry, jak bardzo nośną marką będzie ona po zakończeniu no tych drugiej trójcy gier o tak dużych numerkach i czy, jak to będzie dalej kontynuowane, jak to się sprzeda, jak duży będzie dla Microsoftu sens trzymania wielkiej, elitarnej praktycznie ekipy, która ma się zajmować tylko tym światem, skoro nie jest to tak prominentne jak niegdyś bywało. Tak więc z tym pytaniem Was zostawiam, czekam oczywiście na wszelkiego rodzaju reakcje, odsyłam do innych filmów o Halo 6 i spin-offowych grach, które kiedyś sobie tam przewidywałem już prawie chyba z rok temu. No i dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!